Tytuł kursu: Zasady postępowania administracyjnego. Moduł: Właściwości organu administracyjnego. Temat: Spory kompetencyjne w administracji. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, w jakiej sytuacji mamy do czynienia ze sporem kompetencyjnym? Jak wiadomo, nie ma jednego organu administracji do załatwienia wszystkich spraw. Sprawy wchodzące w zakres terytorialny gminy rozpatrywane są przez starostę. Sprawy dotyczące województwa przez marszałka województwa i tak dalej. Nie zawsze jednak jest to takie oczywiste. Czasami bywa tak, że kilka organów uważa się za właściwe do rozstrzygnięcia sprawy, a niekiedy żaden organ nie poczuwa się w obowiązku do załatwienia danej sprawy. W takiej sytuacji mamy do czynienia z sporem kompetencyjnym. Co możemy rozumieć pod pojęciem właściwości organu? Pod pojęciem właściwości organu możemy zrozumieć kompetencje organu administracji do rozpoznania i rozstrzygania określonego rodzaju sprawy w postępowaniu administracyjnym. Na tym tle mogą występować konflikty pomiędzy organami administracji publicznej, a także pomiędzy organami a sądami powszechnymi. Spory o właściwość pomiędzy organami administracji publicznej, to jest rządowej i samorządowej, mogą przybierać dwojaki charakter, mianowicie negatywny i pozytywny. Spór o charakterze pozytywnym następuje w przypadku, gdy dwa lub więcej organów administracyjnych uważają się za właściwe do załatwienia danej sprawy. Natomiast spór o charakterze negatywnym występuje wtedy, gdy żaden organ nie uważa się za właściwy do załatwienia sprawy. Kto rozstrzyga spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego? Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego rozstrzyga organ wyższego stopnia, a w razie braku takiego organu sąd administracyjny. Regulacje postępowania administracyjnego enumeratywnie wymieniają organy wyższego stopnia. W stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego jest to samorządowe kolegium odwoławcze. W przypadku wojewodów organem wyższego stopnia jest właściwy w sprawie minister. Natomiast w stosunku do innych organów administracyjnych niż wyżej wymienione są to odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.